zamiast kolejki można tym zipelinem, tak to się nazywa, w dwójkę albo w pojedynkę, przejechać całą tą długość. Co by nie powiedzieć, to miejscowość Sigulda ma naprawdę wiele do zaoferowania. Rzućcie sobie okiem, jak tutaj ktoś przychodził i ładnie zdobił to wszystkie rzeczy, wpisując swoje imiona, serduszka czy też daty. Laski. Skąd w ogóle to się wzięło w Siguldzie? Więc zobaczymy, czy coś ciekawego jutro będziemy mogli wam pokazać. Zamiast kolejki można tym zipelinem, tak to się nazywa, w dwójkę albo pojedynkę, przejechać całą tą długość. 129 euro za dwie osoby, 79 za jedną. Jest jeszcze jakaś opcja turbo plus 20 euro, za to się płaci. Tutaj wam pokażę, jest wizytóweczka, macie stronę internetową, tam wszystko się rezerwuje. I wówczas możecie coś takiego sobie sprawić. Są też jeszcze dodatkowo skoki na bungee. Zrobię wam przebitkę, bo udało nam się zarejestrować, jak właśnie ktoś skakał z kolejki. No, jest troszeczkę też ekstremalnie, więc każdy coś znajdzie. Gdzieś tutaj też jest tor saneczkowy. Go poszukamy. No, moc atrakcji, można powiedzieć, na Łotwie. Więc bądźcie razem z nami. Co by nie powiedzieć, to miejscowość Sigulda ma naprawdę wiele do zaoferowania. Poza tymi zamkami, o których wam mówiliśmy, to o czym nie wiedzieliśmy, no to zobaczcie. Tor saneczkowy, jakieś pływanie na łódkach, jakieś takie mniejsze samochodziki. Tu w ogóle jakiś zjazd jakimiś takimi crazy roller, to też musi być niezłe. Normalny wjazd, bo tutaj zimą też można zjeżdżać na nartach. O, tutaj macie te samochodziki, o których wam mówiłem. Są trochę szybsze, trochę wolniejsze. Trampoliny, park linowy. Kurczę. Safari Parks, no dla dzieci i trochę starszych dzieci i takich, co nigdy nie wyrastają. Dzieci? Dzieci. No raj, po prostu raj. No trzeba tą Siguldę polecać. Troszeczkę mi się, że tak powiem, zepsuł humor po tym deszczu, ale teraz wróciły mi pozytywne nastroje i gdzieś tam delikatna adrenalina, bo już tutaj zaczynamy negocjować, co moglibyśmy z tych atrakcji wszczypnąć dla siebie. Ale o tym dowiecie się w dalszej części tego odcinka. No właśnie tam, Iza, mówi, nie wiem, czy wy to będziecie widzieć, ale wszystkie atrakcje, te, które wymieniałem, też są po prostu na dole. Tam widać w oddali ten basen. O, czekajcie, pokażę wam tutaj. Tutaj widać ten basenik, trampoliny. No jest tego tam sporo. Naprawdę fajne miejsce. Tutaj możecie sobie zobaczyć wszystkie obecne atrakcje i ceny. Więc tak na pomalutku, pomalutku wam to wszystko tutaj zbliżę i pokażę. I zaproszę do Sigulda. Jak widzicie, wróciliśmy już do przyczepy, więc teraz czas, żeby się wykąpać, uszykować sobie łóżko, no i jeszcze posuszyć te rzeczy, które nam się całkowicie przemoczyły, łącznie z najważniejszym plecakiem. Jednakże my zobaczymy się jutro, więc wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Witajcie kolejnego dnia, kolejny tydzień, można powiedzieć, przed nami, a tutaj dzisiaj na pewno wydarzą się jakieś przygody. Ale najpierw tak spokojnie podjedziemy zobaczyć sobie jaskinie, zamki i piękne okolice. A później będzie działo się o wiele więcej. Już widzicie mój uśmiech, już coś mamy dla was przygotowanego. Dla was i dla nas samych. Jak wiecie, czasem lubimy jakieś drobne, ekstremalne rzeczy typu skok na bungee czy lot szybowcem. No czasem coś tam się dzieje. Dzisiaj coś też się na pewno wydarzy, ale jeśli chcecie wiedzieć co, to bądźcie razem z nami. Od początku zaczniemy. Można tutaj oczywiście jeździć samochodem. Przy każdej tej atrakcji są parkingi, ale każdy z tych parkingów jest płatny i w sumie są dwie opłaty, bo przy jednym trzeba by płacić dla miasta 1,5 euro, ale chyba za cały dzień, chociaż tam jest to tak nie do końca napisane, nawet przez tłumacza i tylko przez aplikację, albo bezpośrednio przy jaskini, tam jest 2,5 euro za
godzinę. Zdecydowaliśmy się wrócić, zostawić auto i po prostu wspomóc się trochę hulajnogą, trochę własnymi mięśniami nóg, bo ogólnie jak Iza sprawdzała, gdyby przejść całą tą trasę pieszo, to wychodzi około 12 km, więc też nie jest najgorzej. Ale że mamy trochę tam rzeczy już pozaplanowanych, nie chcemy się na nic spóźnić, więc rzućcie sobie okiem na ten most właśnie, przed którym skacze się tutaj dokładnie. Wczoraj mogliście zobaczyć, zatrzymuje się kolejka i można skoczyć sobie na bungee samemu lub w tandemie. Tutaj też są te cepeliny, które jeżdżą, czy różne inne atrakcje. No ale sam most prezentuje się bardzo ładnie. Rzeczka sobie fajnie płynie, tutaj gdzieś nawet jest taka plażyczka, gdzie można by było sobie wyjść i się pokąpać. Chociaż nurt dosyć wartki, ale nie za głęboko. Czas na pierwszy przystanek. Jaskinia Gutmanala. Nie do końca wiadomo, jak i kiedy powstała, ale mówi się ze źródeł, że najstarsze cyfry, jakie w niej widniały, to 1521 i 1564. Obecnie zachowany jest napis z 1667 roku. Znaczy, taka jest wpisana data, ale czy jest taka prawdziwa, to tego nie wiadomo. Tutaj jak patrzę, to tutaj macie na przykład 1891, 1959. No, tych dat jest 1800, 1900, jest tutaj sporo. A tej 1600 jeszcze nie znalazłem. Jeśli chodzi o wymiary, to pozwolicie, że się tutaj będę wspomagał. 10 metrów wysokości, 12 metrów szerokości i prawie 19 metrów długości. Rzućcie sobie okiem, jak tutaj ktoś przychodził i ładnie zdobił to wszystkie rzeczy, wpisując swoje imiona, serduszka czy też daty. Tutaj 1975, tutaj 63. No jest tego naprawdę sporo. Gdzieś tam na początku źródła jest ten 1600, ale my go, powiem szczerze, nie widzimy. Prawdopodobnie już zarósł tym mchem, bo jest tu na pewno trochę chłodniej niż na zewnątrz, bo tu wypływa też zresztą źródełko, które tutaj tak ładnie sobie dalej płynie. Z ciekawostek jeszcze mogę wam dodać, że jest to największa grota w krajach bałtyckich, no i oczywiście najczęściej odwiedzana na Łotwie. Wejście tutaj do tego zamku, ale też i muzeum kosztuje 6 euro. Jak wiecie, no my nie należymy do fanów tego typu atrakcji, więc przyszliśmy, zobaczyliśmy, ale samych ruin w sumie zamku zobaczyć się z tej perspektywy nie da. Chociaż i tak te zdjęcia, które widzieliście przez chwilę na przebitce, no to widać, że najładniejszy widok jest z drona, a nie z tego, że tam przychodzimy. Są za to inne jeszcze tutaj zamki i teraz tam was zapraszamy. Jak to u nas, kilka przebitek i już w tle powinniście widzieć zamek. Tak, jednak tutaj weszliśmy. Poza oczywiście zamkiem jest tutaj naprawdę ogromny kompleks parkowy. Dużo takich domków z tamtych czasów, nazwijmy to, odrestaurowanych, gdzie wiecie, dach jest zrobiony ze strzechy. No jakieś takie mniejsze pomieszczenie, gdzie można zobaczyć jakieś artefakty. No nie wszędzie wchodzimy. Głównym naszym celem na razie jest zobaczyć to zamczysko, więc zmierzajcie razem z nami. No to już teraz w ruinach zamku Turaida w miejscowości o tej samej nazwie mamy już zrekonstruowany zamek, który został odbudowany mniej więcej w XX wieku. Powstał pierwotnie w 1214 roku, a został zniszczony gdzieś w okolicach chyba wieku XVII czy XVIII. Czekajcie, sprawdzę, żebym nie był gołosłowny. XVIII wieku. No i tak wygląda w tej chwili, tak jak już mówiliśmy, tutaj jest około 58 hektarów parku, odbywają się tutaj koncerty. Miejsce, można powiedzieć, bardzo mocno upamiętnia całą historię Łotwy.
przyjechaliśmy pokazać wam, jak wygląda ten plac zabaw z dołu. No i tak to się prezentuje. Tutaj jest ten taki roller, którym się stacacie z góry i tutaj siatka was zatrzymuje prawdopodobnie. A tutaj ten wyciąg, który widzieliście, jest jeszcze taki właśnie park linowy. Jak patrzyliśmy, maksymalna wysokość nawet 17 metrów. No to pierwszy rzut oka na kolejny zamek. My już po chłodnej kawie. Teraz mamy więcej siły i energii, ale najpierw wejdziemy sobie tutaj po tych schodach i zobaczymy, co tam jest ciekawego. Na znakach to miejsce było oznaczone jako punkt widokowy, ale poza drzewami, koronami drzew, to nic kompletnie nie widać. Także uważajcie na znaki na Łotwie, na turystów, bo oszukują. A trzeba było tu trochę wleść. Nie powiem. No to teraz przed wami zamek Sigulda, zwany również Nowym Zamkiem, wybudowany w 1878 roku. Była to wówczas rezydencja rodziny, która tutaj panowała. Nie będę już tam przytaczał nazwiska, bo i tak nie ma to żadnego znaczenia. Dzisiaj to Rada Siguldy, czyli miasto, tutaj ma swoją siedzibę. Wejście jest tutaj bezpłatne, bardzo fajny park, można jeździć rowerami, rolkami czy innymi sprzętami, nie ma żadnych ograniczeń, więc przejdźcie się teraz razem z nami i zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Tam oczywiście w oddali piękna brama wejściowa, no i tutaj jeszcze raz najbliższa okolica. Jak możecie zobaczyć, wejście nawet na basztę, czy na jakieś zamki, czy na jakieś mury, bramy, jest tutaj całkowicie bezpłatne. Można sobie zobaczyć jakiś tron tutaj i nic de facto za to płacić nie trzeba. Tutaj macie widok z górnego pomieszczenia. Można przyjść, coś sobie zjeść. No i taki oto piękny widoczek z zagrad. Jeśli chodzi o ruiny tego zamku, którego, jak już mówiłem, można wchodzić za darmo, to powstał on w 1207 roku. Później został przeobrażony i pełnił funkcję jakiegoś zamku zakonów. I właśnie jak gdyby ten zamek był pierwszy, a ten, który widzieliście wcześniej, był drugi. On powstał właśnie jako taka przeciwwaga tego zakonu do jakiegoś innego, męczenników, jakiś tam. Jak macie ochotę, to oczywiście w internecie poczytajcie sobie szczegóły, a teraz już tylko patrzcie na ładne obrazki z tego miejsca. Jeśli chodzi o architektoniczne dzieła, to ostatnia dzisiaj nasza miejscówka.
laski. Skąd w ogóle to się wzięło w Siguldzie? W XIX-wiecznych archiwach miasta znaleziono informacje o tym, że żeby tutaj właśnie chodzić po tych wzgórzach Siguldy i nad rzeką, która przez to miasto przepływa, dobrze jest mieć ze sobą laskę. I taką laskę można tutaj było u każdego rzemieślnika zakupić i wtedy łatwiej się tutaj podróżowało. A dzisiaj to po prostu atrakcja. Oczywiście laskę taką zabawkową, ale i też taką, która spełnia swoją funkcję, można w Siguldzie nadal kupić. Jeśli ktoś potrzebuje dobrej laski, to na pewno taką tutaj znajdzie. Jak możecie zobaczyć, z przyczepą wszystko i z autem dobrze. Sporo samochodów na tym parkingu. W sumie ten parking, który macie przy tamtym, przed chwilą co byliśmy, zamku, jest też bezpłatny i jest większy od tego, więc może warto rozważyć tam się zatrzymać. No ale jak widzicie, tutaj jakieś kamperki jeszcze sobie spokojnie stoją. A dzisiaj na obiad coś nowego, innego. Cebula z czosnkiem podsmażona i do tego dodany przecier pomidorowy. Potem szpinak świeży, jak to widzicie, można powiedzieć, zmniejszona jego objętość. Do tego weszła biała fasola, śmietanka 10%. Przyprawy to kurkuma, oczywiście sól, pieprz, papryka ostra, harissa. No i tak prezentuje się w pełnej okazałości. A, jeszcze suszone pomidory są w środku. Teraz spróbujemy. Powiem tak. Wyborne, więc wszystkim głodnym życzymy smacznego.